Dzień dobry państwu. Łukasz Kościernik. witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Polityki na Śniadanie. Się ze mną w studiu dwójka gości. Zacznę od mojej lewej strony pani Małgorzata Ziemicka, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry we wszystkim. oraz po mojej prawej stronie pan Dawid Nowak, Nowa Nadzieja, Konfederacja. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na początku zaczniemy od sprawy, która obecnie najwięcej wzbudza kontrowersji w mediach sprawa pani Joanny z Krakowa. No, są zupełnie przedstawiane dwie różne wersje. Ja bym chciał może najpierw panią zapytać o sprawy kobiety. Najlepiej pytać kobietę. Co pani sądzi na temat całej tej sytuacji? Panie redaktorze, sprawa pani Joanny z Krakowa, którą, którą żyje Polska od kilku dni, a której dana sytuacja bodajże wydarzyła się około trzech miesięcy temu, no jest sprawą bardzo bulwersującą i z punktu widzenia mnie jako kobiety, mnie jako kobiety lewicy i ogólnie obywatela Polski doszło do karygodnych przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy Policji, karygodnych zachowań. Nie może się komendant komendant główny Policji tłumaczyć tym, że, że oni wykonywali wszystko zgodnie z prawem, bo zostało zgłoszenie złożone przez Panią doktor. Zgłoszenie przez Panią doktor na bieżąco już teraz wiemy, bo przecież wczoraj zostały udostępnione też te nagrania z tego zgłoszenia najpierw na numer 112, potem została przełączona na policję. Zgłosiła, że rzeczywiście pacjentka podaje, że próbowała dokonać aborcji, aborcji po zażyciu tabletki. Pani Joanna potem tu tłumaczyła, że kupiła gdzieś przez stronę internetową z zagranicy sprowadziła, że nikt jej w tym nie pomagał tutaj w, tutaj w, w kraju. Jest to Póki co jeszcze legalne. I, I pani doktor przekazała, że właśnie próbowała pozbyć, pozbyć się ciąży i że ponieważ ma zaburzenia, choruje na różne zaburzenia psychiczne. I tutaj oczywiście zaczął być ciąg tych właśnie danych wrażliwych, które pani doktor zaczęła policjantowi, policjantowi ujawniać. A potem jak słyszymy, m, nakaz czy. W sensie, nie wiem, prośba, nakaz, rozkaz rozebrania się, tak? No tak, ale, 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 pani, ale, telefonu, ale panie redaktorze, atopu, atopu, atopu. tak to już było po, po tym, jak pani, jak pani Anna została przewieziona do, do szpitala karetką. Yy, I niech mi ktoś wytłumaczy, w jaki sposób yy, pomóc. Bo najpierw komendant, poli, funkcjonariusze policji i komendant główny policji tłumaczyli się tym, że no próbowali oczywiście interweniować, bo było, istniało zagrożenie życia, bo ona, yy, bo ona yy, takie, takie wypowiadała słowa, że chce, chce, chce się pozbawić życia. No niech mi ktoś wytłumaczy logicznie, jak można kogoś ratować poprzez nakazanie robie, rozebrania się do naga, ro, robienia przysiadów i kasłania. Jeszcze to są proszę pana metody, które się stosuje wobec osób zatrzymanych, podejrzanych o popełnienie przestępstwa w zakładach karnych, w aresztach śledczych, na lotniskach, jak się na osobistą na osobistą no, Ja wywnioskowałem, bierze. że tutaj policjanci przede wszystkim chcieli zarekwirować te przedmioty, czyli telefon plus komputer, żeby po prostu dowiedzieć się skąd środ... przepraszam, no, skąd skąd środ... bardzo. Środ... Skąd te, szukali skąd, te, skąd te środki poronne, czy te tabletki poronne Pani kupiła? Panie redaktorze, czego szukali? Yy, yy, no właśnie zapewne tego. Tak się, tak telefonu? Się, w telefonie. Informacje Ale czego, na temat szukali, czego szukali w pacjence nakazując jej robić A, to przysiady tego, to i A to tego, to tego nie wiem. No to właśnie, już. to chyba sobie wytłumaczę. Pytanie, pytanie do Pana Dawida Nowaka, bo w całej tej sytuacji um, opozycja mówi, że to ten los kobiet zgotowało im prawo i sprawiedliwość oraz Konfederacja, i że jeżeli e, chcą dalszego pogłębiania się tego typu sytuacji, powtarzania takich przypadków, no to tak będzie, jeżeli Konfederacja dojdzie do władzy. Spisem. E, dziękuję, panie redaktorze. Po pierwsze, zaprzeczę tej nieprawidłowej tezie, że my tutaj mieliśmy jakikolwiek wpływ na tworzenie prawa w Polsce. Nie mieliśmy. E, dopiero czekamy, przed, na a potem, a potem, o czekamy na taką możliwość. Czekamy na taką możliwość. Liczymy, że w przyszłych kadencjach Sejmu będziemy mieli faktycznie możliwość wpływania na prawo. Nie I głosowaliście teraz głosowaliście za zakazem aborcji no, za tym, żeby zaostrzyć te przepisy aborcji. Nie, nie było takiego głosowania, proszę pana. Tutaj z tego co wiem, to w ostatnim czasie był jedynie wyrok sądu. Który stwierdził, jak należy postępować zgodnie z polską konstytucją. I tutaj faktycznie chcieliśmy, żeby sąd zwrócił uwagę, jak to wygląda. Natomiast, proszę pana, należy w ogóle zacząć od podstawy takiej. Gdzie jest problem? Problem jest w tej brutalności, o której pani mówiła. Problem jest w tym, że policja zajmuje się nie tymi sprawami, co trzeba, nie tymi metodami, co trzeba. Problem jest taki, że właśnie ta reakcja policji była być może przesadzona, a prawdopodobnie na pewno przesadzona, aczkolwiek zaczekajmy też, jak to rozwinie się, jak to zobaczymy. Wszystkie fakty z każdej strony. Widzieliśmy na przykład tutaj nagrania z tej rozmowy telefonicznej, którą otrzymała policja. Więc yy, sprawa się jeszcze rozwija, myślę, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało po jakimś czasie, ale na pewno zwróciłbym też uwagę, że nie jest to pierwszy przypadek takiego no, nieprawidłowego zachowania policji w Polsce. Dlatego, że nie tylko wobec kobiet, oczywiście policja zachowuje się bardzo często nieprawidłowo, ale również wobec mężczyzn. I przypomina mi się taka sytuacja w Łodzi, kiedy to dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych przez policję, i nawet nie w, prawda, w prywatności ich mieszkania, tylko gdzieś tam w bloku czy na ulicy, to się zdarzyło, już szczegółów nie pamiętam. Zatrzymała dwóch mężczyzn, których po prostu publicznie, właśnie też nakazała im się obnażyć i przeszukiwała. Tutaj ich w obecności tak naprawdę tłumu. Czyli Pana zdaniem w ogóle trzeba byłoby się zastanowić nad, nie wiem, może nie funkcjonowaniem policji, bo to ze słowo, ale nad metodami, które funkcjonariusze podejmują podczas interwencji? Jak najbardziej, no trzeba zastanowić się, prawda, nad tym, czy ta chwilowa, jakby taka chęć tutaj, musimy to już natychmiast zrobić, czy faktycznie jest tak w każdej takiej sytuacji, czy być może czasem nie przekraczają jednak tych swoich uprawnień. I, proszę Państwa, podstawowa rzecz, która nas, obywateli, każdego z nas, chroni przed albo przynajmniej pozwala nam pomóc później po takiej nieprawidłowej kontroli policyjnej to jest to, że policjanci powinni mieć kamerki. Mają. Ja, no nie zawsze mają. mają. Nie mają jeszcze obowiązku jednak posiadania mhm. tych kamerek, nie zawsze mają je włączone. Ja oglądam bardzo wiele nagrań z Stanów Zjednoczonych, gdzie faktycznie się tego przestrzega, gdzie faktycznie oni już przeżyli ten element, w którym po prostu miasto musiało zapłacić, bo u nich trochę inaczej ten system wygląda. Miasto musi ponosić konsekwencje właśnie nieprawidłowej pracy policji, przez co już nawet to miasto pilnuje, żeby ci policjanci jednak zawsze mieli te kamerki włączone, żeby, te, żeby były później nagrania z tych nieprawidłowych interwencji, dlatego że oni później się sami faktycznie szkolą też, że widzą, że no wiadomo, błę, błądzić jest ludzką rzeczą, każdy może popełnić błąd. Powinniśmy wyciągać wnioski z tych błędów i naprawiać je. Powinniśmy robić szkolenia dla policjantów, żeby oni wiedzieli, jakie jest prawo w Polsce. To jest na pewno temat, tak jak już wspomniałem, który będzie uderzał w, w Konfederację, w Prawo i Sprawiedliwość. I wydaje mi się, że w ostatnich dniach opozycja ma kolejny taki um, powód, a mianowicie niedzielna strzelanina w Poznaniu. W tym kontekście prawo do posiadania broni legalne, legalnie. I dwa, że no, sprawcą tego y, całego zdarzenia była osoba, która statowała w, w kilka lat temu z list Konfederacji. Czy, czy, ten, y, czy to zdarzenie może też wam zaszkodzić przed wyborami? Znów zwróciłbym uwagę na to, że po pierwsze na pewno jest list Konfederacji, bo w tym czasie, kiedy ta osoba była no, zwolennikiem naszego środowiska, chyba, tak? to konfederacji nie było. Natomiast tego, co widziałem z w mediach społecznościowych, środowisk. to widziałem, że z, no, później już jednak poparcie zmienił swoje wobec, nie popierał nas, tylko popierał e, pana Trzaskowskiego. Także, e, no nie zwracam uwagi na takie elementy, natomiast ma pan rację, jeśli chodzi o dostęp do broni. E, co ciekawe, ta osoba, też widziałam taką informację, on sam głosił, że e, gdyby był powszechniejszy dostęp do broni, to można by takich wariatów na ulicy zatrzymać. Także udowodnił, że być może przy takim niskim dostępie do broni Polaków, no to nie udało się zatrzymać. Ale przede wszystkim, no jednak e, wiadomo, Broń nie jest dla każdego. Broń jest dla osób odpowiedzialnych, broni no jest dla osób. ten które... pan był osobą odpowiedzialną według badań, przechodził. Wszystkie badania było wszystko w porządku. A na pewno? Bo wie pan, ja tych badań nie widziałem. Tak jest, tak jest z tą policją. Czy, czy policja zawsze wykonuje wszystko prawidłowo? No nie. Czy wobec takiej osoby możemy przewidzieć wszystkie sytuacje, które może ona wygenerować kiedyś? No też nie możemy. Mhm. Natomiast y, musi być jednak też pewien kompromis pomiędzy tym, żeby Polacy nie byli bezbronni, Dobrze. żeby nie byli najbardziej rozbrojonym. Yy, narodem w Europie. Oddajemy głos pani Małgorzacie Ziemińskiej, i również pytanie, czy to ten przykład y, tej sytuacji w Poznaniu pokazuje, że jednak no, to powszechne takie głoszenie do właśnie swobodnego dostępu do, do broni jest błędem? Panie redaktorze, w pierwszej kolejności, pozwoli pan redaktor, odniosę się jeszcze do początku wypowiedzi pana, yy, pana Dawida Nowaka. Ależ i owszem, ja nie wiem oczywiście ile pan jak jest związany z polityką i w ostatnim czasie głosowań nad tematem aborcji w Sejmie nie było, ale przypomnę, że w 2019 roku wniosek do Trybunału Konstytucyjnego oprócz wszystkich posłów PiS podpisali wszyscy posłowie Konfederacji. W 2019 roku. Jak jeden mąż, 11 osób z Konfederacji podpisało się pod tym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, żeby zbadać zgodność Przepisów aborcyjnych z konstytucją. Także mówienie, że Konfederacja się nie przyłożyła ręki do tego stanu, który teraz w Polsce mamy, jest albo bardzo krótką pamięcią, albo, wiesz, wręcz celową niepamięcią. Co do kwestii posiadania broni w Polsce, to ja uważam, że obecne przepisy są już wystarczające do tego, że właśnie kto chce, to ma broń? Musi złożyć wniosek. Musi przejść stosowne badania, powinny te, te badania być rzeczywiście bardzo, bardzo skrupulatnie wykonywane i y, częściej co jakiś, co, jak okresowo. Y, przypominam też, że dostęp do broni mają myśliwi, y, koła łowieckie, y, którzy ostatnimi czasy no, niestety zyskali jeszcze większe uprawnienia w tym sensie, że nie muszą tych badań przechodzić. Więc nie widzę jako obywatelka Polski, jako przedstawicielka lewicy potrzeby, żeby uprawnienia do posiadania broni w jakikolwiek sposób w tym momencie zwiększyć. Mhm. A czy przechodząc do kolejnego tematu, czy widzi Pani w Konfederacji poważnego konkurenta do walki o mandat poselski? Mówimy tutaj o regionie radomskim. Wie pan, trudno powiedzieć, ponieważ, ponieważ my z jednej strony mamy, mamy całkiem różny elektorat, a z drugiej strony. Ale tylko wtrącę takie sondaże, do których mamy dostęp, wskazują, że w regionie Radomskim no, będziecie bardzo mocno walczyć, mówię tutaj o Lewicy, jak i Konfederacji, o mandat, a może nawet o będzie rozgrywka, czy będzie drugi mandat dla Konfederacji, czy jeden dla Lewicy. To będziemy walczyć. Będziemy przekonywać niezdecydowanych wyborców na naszą stronę. A tych, którzy się, się wahają, będziemy też przekonywać. A da, da się przekonać Pana, Pani zdaniem, e, wyborców, którzy bardziej sprzyjają Konfederacji? Da się przekonać, dlatego że to są e, sondaże, pokazują i badania wszelkie pokazują, że to nie są typowi e, wyborcy Konfederacji w sensie, że światopoglądowo jest im do Konfederacji blisko. E, tylko zdecydują się na, na, na oddanie, ewentualne oddanie głosu na konfederację z punktów widzenia gospodarczych. I tu też myślę, że będziecie się zastanawiać. To jest, to jest tylko bardziej... jedyne, jedyne co, co ewentualnie ich przekonuje, bo no nie oszukujmy się, my jako Lewica podejście, podejście do tego, jak, jak dbać o, o, o bardziej socjalne, natomiast Lisa bardziej, socjalne. bardziej i no myślę, że będzie ciężko, ale nie takie rzeczy w polityce się działy. A co w obozie Konfederacji? Czy Konfederacja traktuje lewicę jako poważnego konkurenta politycznego? Czy Proszę w ogóle para, można wyciągnąć kogoś z tego? Zacznijmy od Lewicy? tego, że każdy głos oddany na Konfederację w Radomiu, w szczególności w Okręgu Radomskim, to jest głos, który odbiera mandat prawu i sprawiedliwości. Dlatego, że te mandaty, które jest tutaj w Radomiu, czyli dziewięć mandatów, to właśnie my odbieramy jeden mandat Prawo i Sprawiedliwości, a być może jeszcze i drugi nam się uda no, ja, tylko, ja tylko dodam, że według takich naszych wyliczeń, że tak powiem redakcyjnych, bo za, za, bawiliśmy się troszkę w symulacji, no to na ten tak. moment cztery mandaty Prawo i Sprawiedliwość, dwa mandaty Platforma Obywatelska, jeden mandat Polska 2050 PSL, jeden mandat Konfederacja i tutaj będzie walka między Lewicą a Platformą Obywatelską, a być może też i Konfederacją o to, żeby ten mandat Drugi zdobyć. mandat tak naprawdę. Mandat nasz. drugi dla was, pierwszy dla Lewicy. Ewentualnie trzeci do Platformy Obywatelskiej. Ale to oczywiście tylko symulacje, nasze wyliczenia. Jeśli Zostawiamy mogę się wyborco. do tego odnieść, to nie wiem, czy to w obecnej sytuacji, przy obecnych deklaracjach pana przewodniczącego Nowej, nowej Nadziei, pana Sławomira Mencena, ma jakiekolwiek znaczenie. Ponieważ w wywiadzie dla Super Expressu pod koniec czerwca deklarował, że jest w stanie dogadać się po wyborach z prawem i sprawiedliwością. Więc nie wiem, czy to dla wyborców antysystemowych, którzy y, chcieliby y, głosować na konfederację tylko i wyłącznie dlatego, żeby PiS y, zmieścić z tej sceny politycznej. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli pan przewodniczący Sławomir Mensen deklaruje, że jest się w stanie dogadać z PISem po wyborach. To jest to bardzo proste wyjaśnienie na takie stwierdzenie. Otóż wiadomo, jeśli Prawo i Sprawiedliwość powie, Zrealizujemy wszystkie punkty programowe Konfederacji, nie dorzucimy ani jednego nowego punktu, będziemy realizow będą realizować nasz program, to oczywiste jest, że odrzucanie takiej propozycji byłoby głupotą, bo my chcemy realizować nasz program. No ale z jednej strony mówicie o tym, że umąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, a z drugiej strony, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wam obieca spełnienie Waszych yy, założeń programowych, to jednak w koalicję wejdziecie. To proszę, proszę pana, wizę, należy spawła. mieć, Kaza, od, należy to mieć to otwartą, panie, należy ja, mieć otwartą sytuację, dlatego, że po wyborach będziemy widzieli, jak będzie sytuacja wyglądała po wyborach, natomiast na ten moment deklarujemy. I to mówimy 90% sytuacji, jednak ale... znacznie więcej sytuacji mówimy, że nie chcemy żadnej koalicji z Kaczyńskim. Ale nie wykluczacie, że po wyborach żadnej koalicji z Tuskiem. do takiej sytuacji może dojść. Nie chcemy przychodzić do tego stołu do nich razem wspólnie i tutaj negocjować. My chcemy ten stolik Obrazowo mówiąc, wywróci. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, to chcecie doprowadzić do takiej sytuacji, że to Wy będziecie rozdawać karty, a to np. Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało do Was przyjść i prosić się, jeżeli tak można powiedzieć, prosić o, nie wiem, wejście w koalicję? Po wyborach, jak będziemy wiedzieli, jak sytuacja wygląda, no to oczywiście będziemy rozważać różne opcje. Natomiast. Moim zdaniem, najbliższa możliwość jakby zrobienia jakichś koalicji po wyborach, to wygląda na to, że chyba Prawo i Sprawiedliwość z, z platformą obywatelską będą musieli się ułożyć. No to co le, nie jest takie, na pewno do tego takie nie zadziwiające, nie bo jeśli spojrzymy na listę głosowań, czyli co popierało e, Prawo i sprawiedliwość, co popierała platforma obywatelska, co popierała lewica, co popierała Konfederacja, to nagle się okazuje, że mimo wszystko no, dużych różnic nie ma pomiędzy tymi. Dwiema pierwszymi partiami. Mhm. I prawdopodobnie łatwiej im byłoby się dogadać niż mimo wszystko na. A jak pan myśli, jak mogą zareagować wyborcy, kiedy głosują na was, bo słyszą o tym, że nie będziecie się układać z pisem, nie będziecie się układać z platformą z innymi partiami. Wy chcecie ten stół, jak sam pan przed chwilą powiedział, wywrócić, a tymczasem może się okazać, że tuż po, po, po ogłoszeniu wyników wyborów okaże się, że jednak y, podacie sobie ręce i będziecie wspólnie działać. Nie chcemy takiej sytuacji, nie będziemy do niej doprowadzać. Ale nie no zobaczymy się. po wyborach. Okay, Panie redaktorze, jeśli bym mogła się odnieść do tego. Pan mówi, że oczywiście lewica, lewica głosuje, głosuje tak, jak chce PiS. Znaczy, tak jak PiS, że Platforma Obywatelska tak głosuje no, tak, lewica jak lewica również PiS. głosowała chociażby przy tak, przykład Krajowego Planu Odbudowy czy Programu tak, Socjalnego. No to tylko, że nadal nie mamy tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, a byłoby zdecydowanie lepiej finansowo dla całej kraju. No, no tak, kraju, ale pamięta pani, że opozycja też krytykowała, że lewica jako jedyna partia, Chyba w sumie wtedy się wyłamała i zagłosowała. Ale potem wszyscy się do nas przypieli, panie redaktorze. No. To też przypinam, przypominam. Panie redaktorze, chciałabym powiedzieć a propos tych głosowań. Jeśli są mądre ustawy, to nie jest tak, że lewica głosuje z pisem, bo się ugaduje na coś, że my zagłosujemy za waszym projektem ustawy, jak wy się zgodzicie na coś. Tylko jeśli są ustawy, które są tworzone dla społeczeństwa, które są mądre, są dogadane między wszystkimi. To trzeba zagłosować. Tak było ostatnio z tą ustawą, ze zmianami w kodeksie rodzinnym. I A czy widzi... sprawa Kamilka, tak zwanego. Mm -hmm. Tak, ta, ta, kazus Kamilka. A czy widzi pani w ogóle jakąś nić porozumienia z Konfederacją? Konfederacja była jedyną partią, która była przeciwna wprowadzeniu zmian w kodeksie. Więc proszę Pana, to nie jest tak, że nie głosuje się na złość, żeby pokazać wyborcom, że my za nic w życiu nie będziemy głosować z jakąś inną partią. Jeśli, jeśli, jeśli jest mądra ustawa, jeśli można to pewnymi zmianami przepisów pomóc. Obywatelom, pomóc rodzinom, pomóc dzieciom przede wszystkim, to nad takimi zmianami się głosuje, a nie wyłamuje się. Konfederacja była jedyną partią, która za, tym, za tymi zmianami nie zagłosowała. To I Konfederacja była również jedyną partią, która przez ostatnie cztery lata stała na, na straży naszej wolności. To była jedyna partia, która sprzeciwiała się koronawirusowym obostrzeniom, niszczeniu przedsiębiorców, niszczeniu naszej osobistej wolności, kiedy to poruszając się po ulicy. Wprowadzono nam ograniczenia, włącznie z takimi jak wchodzenie do lasu, e, kiedy to przymusza się ludzi do e, stosowania szczepień, e, podczas gdy jednak mimo wszystko mają one pewne ryzyka i jednak powinno to być jednak w sferze każdego nasz, naszej indywidualnej sferze zdecydować, czy chcemy ponosić takie ryzyko. E, proszę Państwa. Tak, merytoryczna opozycja to jest ważna rzecz i my zawsze tą merytoryczną opozycją byliśmy. A czy lewica Pana zdaniem jest merytoryczną opozycją? Czasami tak, czasami nie. Wiadomo, że hasła wyborcze i hasła później realizowane mogą się często różnić. A ma Pan jakiś konkretny przykład na myśli? Lewica mówi, że stoi po stronie tutaj, prawda, takiego szerego człowieka, pojedynczego człowieka, ale jednak nie stała po stronie pojedynczego człowieka. Każdego z nas, kiedy właśnie prawo i sprawiedliwość niszczyło gospodarkę przez ostatnie 4 lata. Pani Małgorzata Ziemiska, jakby pani się odniosła Jednym do tego? Sło że... Jednym słowem, yy, jeśli pan na jednej szali kładzie nakaz noszenia maseczek dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli i katowanie dzieci niewinnych, to ja nie mam nic więcej do skomentowania, panie redaktorze. Dobrze, to yy, na kończąc yy, temat. Czy yy, widzi pani jakąś opcję, Współpracy między Lewicą a Konfederacją mówię w kontekście na przykład to, czy pani wcześniej wspomniała, czyli głosowania za dobrą ustawą. Czy widzi pani jakąś chociaż jedną nić porozumienia, która mogłaby pozostać? Znaczy, panie redaktorze, tak jak powiem, my nie będziemy się dogadywać ustawa za ustawę. Okay, Jeśli przykład... będzie mądra ustawa, która będzie zmieniała mądrze przepisy polskiego prawa, które będą dobre dla ludzi, no, dla przedsiębiorców, dla głosi pracowników. Niższe podatki. Zniesienie programów socjalnych. Tak? No, kwestia kwestia kilka... panie Najmniej Przynajmniej zaczniemy od nierozbudowywania kolejnych programów socjalnych. To już będzie dobry hmm. początek. Programy socjalne by muszą być mądrze przede wszystkim gospodarowane. I muszą być. Uważam, że muszą być, że są ludzie w szczególnych sytuacjach życiowych, którym należy pomagać, yy, yy, a yy, nie ma się, ma się to nijak do tego, żeby równocześnie. Jed, dwutorowo pomagać również przedsiębiorcom. To się nie wyklucza. Mhm. I, I pan Dawid Nowak, również to pytanie: Czy widzi pan jakąś nić współpracy z, z lewicą? Czy jest coś, co w lewicy y, panu się podoba, jeżeli mówiąc tak kolokwialnie, czy jest coś, co mógłby pan poprzeć na przykład albo wziąć od programu lewicy? Za wiele takich rzeczy nie widzę, przyznam szczerze. Natomiast, jak najbardziej, jeśli chodzi o podejście do prawa, tak jak zaczęliśmy ten wątek na początku z policją i działaniami. Tak, jesteśmy za tym, żeby przestrzegać polskiego prawa. Chcemy, żeby właśnie policja zachowywała się w wielu sytuacjach w sposób jednak odpowiedzialniejszy. I myślę, że tutaj jest jakieś takie miejsce dla porozumienia, że musimy mieć państwo polskie, polskie instytucje, które jednak służą obywatelowi. Musimy zacząć od tego, żeby obywatele, żeby obywatele mogli się czuć właśnie osobami, które państwo polskie im pomaga. A nie im składa kłody pod nogi. Mhm. To jest myślę, że to jest na pewno tutaj jakaś niesporozumienia, by się znalazło. Yy, pytanie o listy wyborcze. Wiemy, że Konfederacja w środę, jeżeli dobrze pamiętam, yy, czy we wtorek, o, jeszcze z tym kilka dni temu, ogłosiła pier pierwszych trzech liderów na liście. Jedynką będzie pan Rafał Foryś, dwójką pan, czyli pan Dawid Nowak, i trójką pan Mariusz Krzemiński. Yy, to co teraz, okres wytężonej pracy? Bardzo ciężkie miesiące pracy przed nami. Yy, jesteśmy świadomi, że wraz też z tymi rosnącymi sondażami yy, rośnie na nas wielka odpowiedzialność. Jest to odpowiedzialność za to, że faktycznie jest pierwszy raz szansa yy, naszego środowiska na przełamanie tego duopolu PIS PO, PIS PO. No według sonda według zmianę... sondażów jesteście na trzecim miejscu około no, Sondaże już nie wskazują, ale powiedzmy, że między 12 a 15%. Mamy naprawdę wielką szansę przed nami i planujemy ją wykorzystać. Planujemy przekonywać Polaków, że w Polsce mogą być proste i niskie podatki, że prawo może być łatwe do zrozumienia, łatwe do przeczytania, łatwe do stosowania, że ustawa o podatku dochodowym, która dotyczy każdego z nas, nie musi być kilkusetstronicowym żargonem skomplikowanym, który rozumieją tylko prawnicy. Tylko każdy z nas powinien móc przeczytać ustawę, którą każdy z nas powinien stosować. Podobnie ustawa o podatku VAT, która no, Prawo i Sprawiedliwość na przykład bardzo często daje taką wymówkę, że no, nie da się inaczej, że te przepisy muszą być takie skomplikowane, bo na przykład Unia Europejska. I oni tak kontestują tą Unię Europejską, a później co się dzieje? Później przepisują jota w jotę, albo jeszcze gorzej, dokładają swój... Cały dodatkowy dorobek do tych ustaw, które Unia Europejska nam tutaj zaleca, żebyśmy wprowadzili i jeszcze bardziej skomplikowują mhm. sytuację. Ja chciałbym zapytać jeszcze pana krótko o dwie kwestie, które mi szczerze mówiąc zastanowiły, pierwsza, czemu tak szybko ogłosiliście no, nawet chociażby liderów, bo widzimy, że inne partie na razie się z tym jeszcze kryją. Nie ma jasnej znaczy informacji. Czy Szybko, nie szybko. No wiadomo, że tutaj w ciągu najbliższego czasu prezydent będzie już musiał ogłosić termin rozpoczęcia w kampanii. Takiej oficjalnej, że trzeba będzie ogłosić właśnie termin wyborów. Także w momencie, w którym my, jako Konfederacja w całej Polsce, już zbieraliśmy siły do tego, żeby jednak w tym roku być gotowym do tutaj wzięcia tej odpowiedzialności za Polskę, zbieraliśmy siły już od wielu miesięcy. Czyli I nie ma tu żadnego zaskoczenia? Nie ma tutaj żadnego zaskoczenia, natomiast myślę, że będzie zaskoczenie też z kolejnymi naszymi kandydatami, dlatego że planujemy tutaj też ogłosić. Jakie to osoby no, będą? Nazwisk, no to ciekawe osoby. Nazwisk będzie 18 z tego, co dowiedzieliśmy się na konferencji. Natomiast nie wiem, może będzie dalej na liście, ale zastanawia mnie nieobecność pana Marka Szewczyka, czyli jedynki w poprzednich wyborach parlamentarnych. Nie wiem, co było tego powodem. Będzie dalej na listach, czy też w ogóle nie będzie startował w tych wyborach, a może będzie kandydatem do Senatu. Pan Marek Szewczyk zdaje się, że dostał propozycję kandydowania w innym okręgu. Także I z tego wynika to, że nie ma najsach. Tak, to znaczy tutaj w, w naszym okręgu y, jest nasza trójka, która tutaj będzie przewodzić tą listą. E, tak jak pan wspomniał Rafał Forys, ja będę będzie Mariusz Krzemiński. E, no i będą właśnie kandydaci z naszego okręgu tutaj, którzy. Będą reprezentować bardzo różne grupy społeczne, będą nam pomagać w tym, żeby jednak prowadzić tą kamie, kampanię ze zrozumieniem bardzo różnych perspektyw. Mhm. Do pani Małgorzaty Ziemińskiej pytanie o sondaże. Panią zastanawia to, ten fakt, że Konfederacja tak w ostatnim czasie zyskuje w sondaże? W ostatnim czasie zyskiwała, ale z tego co wiem, to. Aktualnie. Ale jest to troszeczkę, nadal... troszeczkę zaczyna już w dół. Sporo, Ale jednak i tak poparcie. jest to trzecia, trzecia opcja. Tak jak mówiłem, nawet od czytałam, 12 do 15 tak, nawet czytałam, nawet czytałam takie, sondaże, takie, takie sondaże, gdzie pan Sławomir Mencen no niestety ma bardzo duży elektorat negatywny, tak zwany. Więc do wyborów jest jeszcze sierpień, wrzesień. Dwa i pół miesiąca. I trzyma pani ciuki, żeby ten żeby, żeby ten na przykład. My ciężko, Panie redaktorze, my jako lewica naprawdę bardzo ciężko pracujemy. Pracujemy nieustannie, to nie, są, to nie są prace skokowe, że raz w miesiącu gdzieś się zerwiemy, tylko pan redaktor dobrze wie, że, że już i w zeszłym roku mieliśmy całą letnią objazd Polski ze swoim, ze swoim programem, z, z przedstawianiem w różnych gminach, powiatach obywatelom naszego programu i naszego naszej wizji państwa, jak ma to funkcjonować, znaczy, Więc my na... ciężko naprawdę pracujemy dzień w dzień. I mam nadzieję, że jestem wręcz przekonana, że będzie miało to odzwierciedlenie w najbliższych wyborach. No, jest taki wniosek, który też mi się nasuwa, obserwując poczynania czy to lewicy, czy konfederacji, że tutaj na listach zapewne w, w przypadku konfederacji już się znalazła, a w przypadku pewnie lewicy znajdą się osoby, które rzeczywiście są związane z radomiem, z regionem, a nie są to osoby przysłane tutaj do radomia z, z zewnątrz tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu nie ma kandydata na jedynkę albo zabrakło do niego miejsca w innym okręgu. My w radomiu mamy silną ekipę, i w powiatach mamy silną ekipę. Na pewno nie będzie problemu ze, ze skompletowaniem. A kiedy, a kiedy ogłoszenie list? Tutaj. Pani zdaniem? Panie redaktorze, o tym zadecydują liderzy. Rozmowy trwają. My też jesteśmy, też jesteśmy to jest Lewi, Nowa Lewica się składa z Lewicy, z, z Razem. To są, to są osoby, które będą reprezentować związki zawodowe poszczególne, organizacje społeczne. Także no jest, jest, próbujemy całe środowisko zaangażować w te wybory, dlatego rozmowy jeszcze trwają. Proszę być cierpliwym. A czy, a czy pani na tych listach się znajdzie? Chciałaby pani kandydować do, do Sejmu czy, czy do Senatu? Czy jednak bardziej na przykład widzi się pani w samorządzie? Wyraziłam wolę kandydowania, kandydowania do y, Sejmu w tym roku. Oczywiście. I... Zobaczymy, jak będzie to potraktowane przez liderów. A Państwa zdaniem ten okres od ogłoszenia przez prezydenta daty wyborów do samych wyborów, no będzie to około dwóch, dwóch i pół miesiąca? To jest idealny czas na to, żeby przeprowadzić kampanię, czy też będzie to zbyt Ja myślę, że okres Prawo czasu. i Sprawiedliwość będzie robiło wszystko, żeby jednak utrudnić tam tworzenie... Przekonywanie Polaków do tego, że w Polsce mogą być niskie i proste podatki. A w jaki sposób? A w taki sposób, że na przykład będzie się starało tak ułożyć kalendarz wyborczy, żeby był on jednak jak najkrótszy. Mm -hmm. Czyli jak najkrótsza <grywka> kampania wyborcza. Tak się spodziewam, ale zobaczymy. Zapowiada się, że będzie prawdopodobnie podobne terminy co 4 lata temu. Mm -hmm. Czyli A. raczej dosyć krótko. A zdaniem pani Małgorzaty Ja też, my, też myślę, że tak zrobią, ponieważ no, y, przedłużenie na maksymalny okres tego ogłoszenia powoduje to, że no, y, zanim dojdzie do kampanii wyborczej i, i, i zawiązania się komitetów, wiadomo, że te każde komitety muszą zebrać odpowiednią ilość głosów, co powoduje, że ten okres na zebranie tych głosów jest, to, no, jest dosyć krótki. E, będzie się trzeba mocno sprężyć, będą to naprawdę bardzo intensywne dni. Ale damy sobie. Czyli krótko mówiąc, będzie się sporo działo, i będziemy tak. zalewani pewnie działaniami, czy to Nowej Lewicy, czy Nowej Nadziei Konfederacji, czy też innych partii. Pani Małgorzata Ziemicka, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Oraz pan Dawid Nowak, Nowa Nadzieja, dziękuję Konfederacja. Panie. Dziękuję państwu, dziękuję pani dziękuję za panem. rozmowę, dziękuję panu. Ja również państwu dziękuję, serdecznie dziękujemy. To był kolejny odcinek Polityki na Śniadanie, sobota. Tutaj mamy dużo słodkości na stole, także zabiera, zabieramy się za konsumpcję. Państwu życzymy dobrego, udanego dnia i już zapraszamy na kolejną Politykę na Śniadanie w następną sobotę. Łukasz Kościelniak. Do usłyszenia i do zobaczenia.